Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek, no i zaczynamy środowy odcinek programu cyklicznego. Wczoraj dosyć niespodziewanie wyszła informacja o tym, że mamy nowego prezesa PZKOL-u i jest nim pan Janusz Pożak. To jest człowiek, który wywodzi się z regionu Lubelszczyzny. No i od dawna działał w kolarstwie, był także kolarzem. No i jego priorytetem jest oczywiście raz na zawsze skończyć temat zadłużenia torów w Pruszkowie. No i mam nadzieję, że ta misja się powiedzie. No, na razie chyba nic więcej, dużo nie można o tym powiedzieć. A jeśli będzie można, to sobie o tym może nagramy osobne wideo. Red Bull ogłosił, że w tym sezonie odbędą się Mistrzostwa Świata w jeździe na pump tracku. Rozgrywany będzie także Puchar Świata na różnych różnistych imprezach, gdzie oczywiście w tych miejscówkach będzie solidny pump track. No i na koniec sezonu podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim w Lenzerheide odbędą się Mistrzostwa Świata w jeździe na pump tracku. Swoją drogą, wiecie może, czy w Polsce jest gdzieś jakiś solidny pump track? Może przy okazji jakichś zawodów dałoby radę zrobić też edycję w Polsce? Trzecia informacja, którą chciałem się z wami podzielić, a bardziej taki nasz sprzętowy update, to jest to, że wracamy do testowania sprzętu już tak na solidnie i w najbliższym czasie na naszej stronie pojawią się testy dwóch rowerów, takie testy prezentacje bardziej. I mowa tutaj jest o Meridzie Cyclocross 7000 oraz o rowerze Hardtail na kołach 29 cali. GT Zaskar. No i w dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę, widzimy się oczywiście w piątek. Do zobaczenia, cześć!